Czy można być dobrze wychowanym bez wiary w Boga? Chłopiec lat 16. Najpierw wszystkich chciałbym bardzo serdecznie przywitać na tym naszym pierwszym powakacyjnym spotkaniu, ale już siódmym w ramach dialogu w katedrze. Wszystkim z całego serca szczęść Boże. Raz jeszcze wrócę do tego pytania, które przed chwilą zostało mi zadane, a dokładnie przez chłopca mającego lat 16. Czy można dobrze być wychowanym bez wiary w Boga? Można by trochę to pytanie rozszerzyć, czy można dojść do pełni człowieczeństwa, bo temu służy wychowanie, bez wiary w Boga. Kiedy miałem lat 16, kiedy byłem licealistą, wielokrotnie słyszałem stwierdzenia z różnych stron, ze strony ludzi dorosłych, że właściwie wiara nie jest taką sprawą niezbędną i najważniejszą. Najważniejsze jest to, żeby być porządnym człowiekiem. Być porządnym człowiekiem. To najważniejsze. Dopiero później zrozumiałem, że za tym sformułowaniem kryje się pewna tradycja myślenia o człowieku i wychowaniu, sięgająca zwłaszcza XVIII wieku, epoki oświecenia. To wtedy zakwestionowano trzy pierwsze przykazania dekalogu, zwłaszcza w tej wersji chrześcijańskiej. Przyjmowano ewentualnie jakąś mgławicową wizję Boga, ale Boga dalekiego, który nie ma najmniejszego wpływu na życie człowieka, który człowiekiem się nie przejmuje i człowiek także się nim nie powinien przejmować. Natomiast wtedy, w XVIII wieku, w różnych programach wychowawczych, a myślę tutaj zwłaszcza o najbardziej znaczącym dziele edukacyjnym tego czasu, Emil, czyli o wychowaniu, słynne dzieło Jeana Jacquesa Rousseau. Tam podkreślano wagę pozostałych przykazań dekalogu od 4 do 10. Niekoniecznie mówiono, że to jest dekalog, ale niewątpliwie to wszystko, co byłoby zawarte w tych przykazaniach, uznawano jako ważne, jako zobowiązujące. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiono wtedy, wyrasta to z natury człowieka. Bo jest coś takiego jak prawo naturalne, które rozpoznajemy własnym rozumem i ten rozum mówi nam, że nie wolno zabijać, że trzeba czcić ojca i matkę, że nie wolno kraść, nie wolno kłamać, nie wolno cudzołożyć. To przyjmowano. I to się mniej więcej mieściło w tym, co określano od tamtego czasu do mniej więcej lat 70., 80. XX wieku jako być porządnym człowiekiem. I wiele świeckich, laickich programów wychowawczych, edukacyjnych było właśnie związanych z taką wizją człowieka, co sprawiało, że przy wszystkich różnicach między wizją edukacyjną Kościoła a wizją laicką było wiele elementów wspólnych, przynajmniej możliwych pomostów porozumienia. Sytuacja się radykalnie zmieniła na przełomie XX i XXI wieku, kiedy już w sposób bardzo powszechny, przekładający się także na wiele programów edukacyjnych, zakwestionowano i naturę rozumną człowieka, i także prawo naturalne. W gruncie rzeczy to, co dzisiaj się głosi, to prawo do samorealizacji, do bycia sobą za każdą cenę,
przy łamaniu najbardziej podstawowych, wydawałoby się dotąd, i nienaruszalnych praw, jak na przykład prawa biologii. Jeszcze do niedawna stosunkowo uważano, że biologia określa człowieka jako mężczyznę czy kobietę. Ktoś się rodzi kobietą, ktoś się rodzi mężczyzną. A coraz bardziej w ostatnich latach lansowana w ramach tak zwanej poprawności politycznej ideologia gender kwestionuje to wszystko. To ja wybieram, kim jestem, czy kobietą, czy mężczyzną. Wybieram w tej chwili, za chwilę to oczywiście mogę odwołać. Wszystko się staje płynne, wszystko nieprawdziwe, niestałe. Tu się kwestionuje cały obraz człowieka. To, do czego powinien on dążyć i ku czemu powinien być wychowywany. Poza jednym, by realizować swoje kaprysy, swoje pomysły, swoje aktualne pragnienia. Niedawno widziałem w internecie, na YouTubie, taki filmik związany ze sprawą, którą żył w sierpniu tego roku niemal cały świat. Państwo pamiętają te problemy z narodzeniem potomka rodziny królewskiej. Kiedy się narodzi? Czy to będzie chłopiec, czy mąż, czy dziewczynka? Nakręcano spiralę oczekiwań. Nie było największego chyba zagadnienia, czy bardziej poważnej sprawy dla świata, niż właśnie narodziny kolejnego dziecka w rodzinie królewskiej. No i, jak wiemy, urodził się chłopczyk, co świat przyjął z wielką radością. I otóż na YouTubie od jakiegoś czasu umieszczane są takie niezwykle trafne komentarze do tego wszystkiego, co się dzieje aktualnie, czy to w Polsce, czy w Europie, czy w świecie. I to jeszcze ukazywane w konwencji Polskiej Kroniki Filmowej. Starsi z nas, którzy kiedyś chodzili do kina, pamiętają tę podstawową dla PRL-u tubę propagandową. Szczególnie ostra muzyka, bardzo taki podniosły głos lektora, no i bardzo określone, sugestywne obrazki. W tych filmikach YouTube'a przejmuje się te obrazki z dawnej Polskiej Kroniki Filmowej. Muzyka jest ta sama, podobny jest także głos speakera, tylko oczywiście pod to wszystko podkładane są nowe, współczesne nam wydarzenia. I otóż właśnie Kronika Filmowa, którą oglądałem w tej nowej wersji, zajmuje się tym wielkim wydarzeniem, jakim jest narodzenie potomka rodziny królewskiej, rodziny panującej w Wielkiej Brytanii. I świat przyjął z radością, że narodził się następca tronu. I tutaj speaker dodaje: na szczęście postępowa i czujna klasa robotnicza Wielkiej Brytanii zwróciła uwagę na to nadzwyczajne nadużycie mediów całego świata. Już wszyscy odtrąbili, że się narodził potomek płci męskiej. Nie dano mu szansy wyboru. Pogwałciono jego prawa naturalne. Przecież on kiedyś wybierze, czy będzie królem, czy królową. Szczyt nietolerancji. To wszystko, co się dzieje na oczach świata. No ale jak widzimy, jest ta cząstka czujna klasy robotniczej, która w odpowiednim momencie zareaguje, wszystkich pouczy i sprawi, że wrócimy do właściwego sposobu myślenia. Myślę, że trudno znaleźć lepszy sposób komentarza do tego, co się dzieje dzisiaj, gdy chodzi o problemy edukacyjne, zwłaszcza te, które z definicji usuwają nie tylko Pana Boga, ale i prawo naturalne i zdrowy rozsądek. No ale jak wiadomo, żywot
Polskiej Kroniki Filmowej, wtedy był mniej więcej raz na tydzień, to były tygodniówki takie. To, co my możemy znaleźć w internecie, trwa w naszej świadomości zazwyczaj króciutko, więc ta fala postępowego myślenia, jak wychowywać ludzi bez Boga w swojej sile, w swojej konsekwencji i w swoich przekładach, przełożeniach na to, co się dzieje z dziećmi już od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, średnie i wyższe, ta fala jest coraz silniejsza, coraz bardziej agresywna i tych wszystkich, którzy chcą myśleć o wychowaniu w perspektywie Boga, ta fala tych ludzi chce, tak jak tsunami, zmieść z powierzchni ziemi. I to brzmi jako, i musi brzmieć jako bardzo poważne ostrzeżenie dla nas wszystkich, zwłaszcza dla rodziców.